Tadeusz z Sanatorium Miłości ponownie zaskoczył swoich fanów. Po nieoczekiwanym rozstaniu z Janiną, uczestnik popularnego programu telewizyjnego pojawił się w towarzystwie nowej kobiety. Czy Tadeusz ma szansę na szczęśliwą miłość? Tadeusz z Sanatorium Miłości to postać, która wzbudza wiele emocji i zainteresowania wśród widzów. Po burzliwym zakończeniu związku z Janiną, które miało miejsce zaraz po zakończeniu ostatniego sezonu programu, wielu fanów zastanawiało się, co dalej z jego życiem uczuciowym. Ostatnie wydarzenia sugerują, że Tadeusz może znów być na dobrej drodze do znalezienia miłości. Nieoczekiwane rozstanie Janiny i Tadeusza z Sanatorium Miłości. W finale programu Sanatorium Miłości Janina i Tadeusz wydawali się jedyną parą, której udało się nawiązać bliższą relację i stworzyć związek. Kuracjusze nieraz okazywali sobie czułość na ekranach telewizorów, a ich historia miłosna była śledzona z zapartym tchem przez widzów. Jednak niedługo po emisji ostatniego odcinka minionego sezonu okazało się, że nie są już razem. Tadeusz w jednym z wywiadów wyznał, że od początku miał wątpliwości co do intencji Janiny. Nabrałem wątpliwości, gdy zaczęła pytać o wysokość mojej emerytury, mój dom i jego wartość. Podczas krótkich wywiadów powiedziałem wprost, że mam wahania względem niej, bo nie wiem, czy jest zainteresowana moją osobą, czy może moją emeryturą, powiedział w rozmowie z Plejadą. Jego szczerość i otwartość zyskały mu wielu zwolenników, ale również pokazały, że związki w programie telewizyjnym nie zawsze mają szczęśliwe zakończenie. Czy Tadeusz znalazł nową miłość? Niedawno miało miejsce spotkanie, na które zostali zaproszeni uczestnicy programu w Sanatorium Miłości oraz Rolnik Szuka Żony. Wydarzenie odbyło się w Skarżysku Kamiennej i przyciągnęło sporo uwagi zarówno mediów, jak i fanów. Na jednym z opublikowanych w internecie zdjęć, które udostępniła Elżbieta Czabator, widać Tadeusza w towarzystwie Elżbiety. Fotografia, na której Tadeusz z Sanatorium Miłości uśmiecha się do Elżbiety, wywołała falę spekulacji. Czyżby to oznaczało, że Tadeusz znalazł nową miłość? Chociaż ani Tadeusz, ani Elżbieta nie potwierdzili oficjalnie, że są parą, to bliskość, którą pokazali na zdjęciu, zrodziła wiele pytań i domysłów. Fani programu z niecierpliwością czekają na więcej informacji, by dowiedzieć się, czy Tadeusz ma szansę na szczęśliwą przyszłość u boku nowej ukochanej.